Zbliżają się święta wielkanocne, a piłkarze Lecha Poznań będą mieli kilka dni wolnego. Dla nich to nowość. Hubert Wołąkiewicz przerwę spędzi w domu teściów. Jego ulubioną potrawą jest żurek. Obrońca kolejorza ostatnie zakupy zrobił w sklepie klubowym. Prezenty trafią do najmłodszych członków rodziny. To w tym roku święta wypadają u moich teściów, czyli w Biedronkach. Także sobotę, o dziwo, sobotę i pierwszy tydzień świąt będziemy mogli spędzić w domu, bo zawsze wypadały mecze i gdzieś zawsze wyjeżdżaliśmy. Także w tym roku akurat wypadają święta u teściów. Dla ciebie to jest bardzo ważny czas? Na pewno fajny czas skończyć spędzenia z rodziną trochę chwil, bo w każdy weekend praktycznie nas nie ma i rozbrat z rodziną jest i takie święta na pewno nadarzają się ku temu, żeby się spotkać z rodziną, porozmawiać o zaległych czasach. Jakieś ulubione potrawy? O, troszkę możemy wymieniać, ale myślę, że standardowo żurek z jajeczkiem, z dobrą kiełbaską, także myślę, że to będzie na stole w te święta. A propos prezentów, co kupujesz? Masz już jakiś pomysł? No, szczerze, właśnie wszedłem do sklepu tutaj i tak patrzę, że są fajne zestawy wielkanocne i coś może wybiorę dla mojego szkraba, bo żonie chyba nic nie kupię, bo nie była niegrzeczna. Ja oczywiście żartuję, ale jeśli chodzi o małego, to może właśnie jakaś poduszeczka, może jakaś mała piłeczka, bo ciekawe są zestawy, także coś się wybierze. W daleką podróż wybiera się Łukasz Trałka. Pomocnik Lecha wyjeżdża do Robczyc. Pomysłu na tak zwanego zajączka jeszcze nie ma. No oczywiście w domu rodzinnym. U rodziców jednych, u teściów, czyli w Robczycach pod Rzeszowem. No kawałek do domu jest, no ale wiadomo, trzeba do siebie jechać. Ważny czas dla ciebie, żeby trochę odciąć się od piłki? Ważne, nie chodzi tylko o piłkę, ale ogólnie święta są ważnym czasem i w ostatnim czasie nie zdarzało się, żebyśmy nie grali meczy ligowych, także miło, bo nie zawsze na te święta są w domu. Czy w wielkanocnym stole masz swoje ulubione potrawy? Nie, bo rzadko byłem na te święta i takich specjalnych jakichś potraw nie zapamiętałem. Powiedz, jakiś pomysł na prezent już masz, czy nie? Szukasz, jak to wygląda? Na razie nie mam pomysłu i nie szukam. Może sam się urodzi. Czasu jest niewiele, ale coś tam się znajdzie. Redakcja Lech TV podpowiada wszystkim spóźnialskim. Warto zajrzeć na bułgarską i sprawdzić ciekawe propozycje dla wszystkich fanów Lecha Poznań.